W drugiej połowie lat 70., kiedy leningradzki rok amatorski przeżywał nie najlepsze dni, w fonotekach wielu melomanów zaczęły pojawiać się taśmy z nagraniami anonimowego wykonawcy. Niezbyt doskonałe technicznie, cieszyły się ogromnym powodzeniem, a wśród domysłów i przypuszczeń były i takie, że ich twórcą jest któryś ze znanych ówcześnie liderów rockowych. Tajemnica wyjaśniła się dopiero po kilku latach. Autorem muzyki i tekstów, wykonawcą prawie wszystkich partii wokalnych i instrumentalnych, aranżerem i producentem nagrań był jeden człowiek, muzyk, kompozytor i reżyser dźwięku Jurij Morozow. Muzyką rockową, jak większość jego rówieśników, zainteresował się w połowie lat 60., kiedy usłyszał w radiu Beatlesów. Początkowo próbował ich naśladować, ale wkrótce zaczął tworzyć własne piosenki. Proste, w miarę naiwne i romantyczne. W 1968 roku założył zespół Bosjaki i występował z nim w kawiarniach znanych kurortów. Już wówczas zaczął rejestrować na taśmie swoje utwory i tak powstała idea albumów. Po 3 latach zespół przestał istnieć, a Morozow zamieszkał w Leningradzie i zabrał się serio do pracy. Doskonalił swoje umiejętności, nabierał doświadczenia w posługiwaniu się studyjną techniką. W połowie lat 70. podjął w leningradzkiej filii wytwórni Melodia pracę inżyniera dźwięku, nadal trochę koncertował i nieustannie komponował. Wszystko to sprawiło, że pod koniec lat 70. dopracował się charakterystycznego dla siebie brzmienia. Każdy jego utwór od razu rozpoznawano, niezależnie od tego, czy była to liryczna ballada, psychodeliczny rock czy elektroniczny utwór instrumentalny. Skromne środki techniczne stosowane w czasie koncertów i w związku z tym niemożność przekazania słuchaczom swojej muzyki w szerszej, doskonalszej formie zmniejszyły zainteresowanie Morozowa występami na żywo. Na 10 długich lat zamknął się w ścianach studia, zdumiewając słuchaczy swoimi nowymi pracami. Zainteresował się wówczas poezją starochińską, hinduską filozofią, tematami biblijnymi, rosyjskimi pieśniami ludowymi. Powstały w tym okresie albumy takie jak Poezja chińska, Brahma Astra, Ewangelia według świętego Mateusza, Pieśni o życiu i śmierci, w których porusza problemy światopoglądowe, oceniając je z niecodziennych punktów widzenia, a także Legenda o Mei, gdzie apokaliptyczne wizje katastrofy jądrowej przeciwstawione są ideom jedności ludzkości. Do połowy lat 80. jego utwory są spokojne, głęboko osobiste, świadczące o poszukiwaniu przez artystę własnego ja. Kolejny zwrot w życiu Morozowa nastąpił w 1987 roku. W maju wystąpił na festiwalu rockowym w Suszarach, niedaleko Leningradu. Rozpoczął również tournée koncertowe po Związku Radzieckim. Akompaniowali mu wówczas młodzi muzycy z grupy Poczta. Później zespół rockowy DDT. W lipcu 88 roku i we wrześniu 89 znów uczestniczył w leningradzkim festiwalu rockowym, a wytwórnia Melodia wydała jego pierwszą płytę. Rozpoczął również nowy etap swojej działalności, występując w duecie gitarowym ze znanym leningradzkim muzykiem Aleksandrem Browko. Do najnowszych sukcesów Morozowa zaliczyć można koncert dla 10 tysięcy słuchaczy, jaki odbył się w maju bieżącego roku, oraz drugi longplay, który właśnie pojawił się na muzycznym rynku. Płytę zatytułowaną Niespokojne dni nagrał wspólnie z muzykami grup rockowych DDT oraz Akwarium, a piosenki dziś prezentowane z niej właśnie pochodzą. Naszą audycję rozpoczęliśmy tytułowym utworem Niespokojne dni. Oto kolejne: Okręt mędrców, Żyjący jak ja oraz Orlątko.
Państwo piosenek Jurija Morozowa pochodzących z płyty zatytułowanej Niespokojne dni. Za uwagę dziękuję Anna Wawrzyniak, Bożena Czajka, Marianna Knote i Teresa Solczak.